Zegar życia ludzkiego wybija sekundy, minuty, godziny. Zmienia kartki w kalendarzu. Zegar życia ludzkiego bije tak długo, jak długo biją nasze serca. Zegar życia świętej pamięci Emilii Gierut z domu Sidor na tej ziemi zatrzymał się w środę 22 września 2021 roku, kiedy to stanęła przed obliczem Pana, Ojca naszego Wszechmogącego, w bramie wiodącej do życia wiecznego. Tu, na tej ziemi, świętej pamięci Mila, tak jak ją nazywali najbliżsi i znajomi, wiodła życie służąc Bogu i ludziom. Wygnana z ojcowizny w dawnym województwie tarnopolskim II Rzeczypospolitej Polskiej dzieliła los rodziny i ludzi Sybiru na ziemi nieludzkiej, gdzie głód, niedola i śmierć znękanych ludzi zaglądały w oczy każdego dnia. Na jej oczach, jako małego dziecka, odchodzili najbliżsi i ludzie nieznajomi. Wreszcie przyszedł dzień, kiedy opuściła ziemię nieludzką i znalazła się w przyjaznej Persji, by po latach tułaczki osiąść w przybranej ojczyźnie, Australii, razem z mamą Teodorą i siostrami Anną i Stefanią. Przybyły do Melbourne 17 grudnia 1949 roku na pokładzie amerykańskiego transportowca General House. Od samego początku pobytu w Australii aktywnie włączyła się w życie społeczności polskiej. Należała między innymi do Sodalicji Mariańskiej, pracowała w komitecie parafialnym w Richmond, w Związku Polaków w Melbourne. Szczególnie aktywna była w kole pań przy tym związku. Razem z mężem organizowała klub Styx, tutaj przy naszym kościele. Była też aktywna w kole pań Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koło nr 3, jak też i w kole pań przy polskiej sekcji RSL. Bardzo aktywnie pracowała w Towarzystwie Kultury Polskiej w Wiktorii. Mało kto pamięta, że też prowadziła sekcję finansową Komitetu Przyjęcia Papieża Jana Pawła II, tutaj na stadionie MCG w Melbourne. Aktywna była też w Związku Sybiraków i wielu innych organizacjach społecznych. Poślubiła Edwarda Gieruda, również bardzo aktywnego działacza społecznego. Nie mieli własnych dzieci, ale pomagali bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w sierocińcach, czy też pochodziły z tak zwanych trudnych środowisk. Pomagali też studentom polskiego pochodzenia, których zatrudniali w swoich biznesach, i wielu innym osobom. Pani Mila i jej mąż cieszyli się powszechnym zaufaniem i byli powiernikami wielu znanych osób w naszym polskim środowisku w Melbourne. Wykonując ostatnią wolę świętej pamięci Ryszarda Kazimierskiego, doprowadzili do zbudowania harcówki zwanej Kazimierką na terenie należącym do Stowarzyszenia Polaków Wschodnich Dzielnic Melbourne w Rowville. I przez wiele lat zajmowali się utrzymaniem tego obiektu.
a po śmierci męża 9 maja 2011 roku pani Mila przez 10 lat wykonywała tę powinność samodzielnie. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich dziedzin jej aktywności. Znałem ją jako osobę skromną, gotową nieść pomoc innym. Żałuję, że nie mogłem z nią więcej porozmawiać o jej dokonaniach, o jej cichych sukcesach, o których wiedzieli tylko nieliczni. Pani Mila była piękną kobietą, nie tylko z fizycznej urody, ale przede wszystkim z powodu jej osobowości, pełnej ludzkiego ciepła i serdeczności. Będzie nam wszystkim, którzy ją znali, bardzo jej brakować. Dzisiaj, kiedy tylko nielicznym przyszedł zaszczyt uczestniczenia w jej pożegnaniu na tej ziemi, chciałbym w imieniu tych, którzy nie mogli tu przybyć, złożyć najserdeczniejsze wyrazy współczucia jej siostrze Stefanii. Siostrze jej świętej pamięci męża Feliksie, siostrzeńcom i siostrzenicom i wszystkim bliskim jej sercu ludziom. Pani Milu, dziękujemy Ci, że byłaś z nami. Dziękujemy Ci za wszelkie dobro, jakimi nas obdarzyłaś. Pani Milu, spoczywaj w pokoju, wolna od ludzkich trosk. Amen.